Wkrótce ruszy zimowy sezon na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Pasażerowie będą mogli skorzystać z rekordowej liczby połączeń. Mieszkańcy regionu mogą polecieć m.in. do Meksyku, Dominikany czy Włoch i Hiszpanii. Do zimowej siatki połączeń cztery nowe kierunki dodał Ryanair, który obchodzi pięciolecie otwarcie swojej bazy w Katowicach-Pyrzowicach. Karolina Komada. Minęło już 5 lat, odkąd Ryanair stworzył swoją bazę w katowickim porcie lotniczym. Z okazji jubileuszu firma ogłasza nowe połączenia z Pyrzowic. Przez te ostatnie 5 lat bardzo się rozwinęliśmy. Dzisiaj możemy ogłosić, że 3 nasze samoloty będą zbazowane na okres zimowy w Pyrzowicach. Zaoferujemy Państwu 13 tras, w tym 4 nowe. Te kierunki to Regio Calabria, Alicante, Malta i Rzym. W ostatnią niedzielę października podróżni mogą spodziewać się nie tylko nowych kierunków od irlandzkiego przewoźnika. Zimowa siatka połączeń z Katowic-Pyrzowic będzie oferowała łącznie 73 kierunki regularne i czarterowe. W tym sezonie zimowym na wakacje z Pyrzowic bezpośrednio będzie można polecieć m.in. na Kubę, do Meksyku, do Tajlandii, na Sri Lankę, także do Bahrajnu. To będzie nasza tegoroczna nowość. Tutaj warto podkreślić, że do samej Dominikany będzie można z Pyrzowic polecieć aż na 3 lotniska i Punta Cana oraz Puerto Plata zostaną uzupełnione jeszcze nowym lotniskiem na Dominikanie, czy w Dominikanie, czyli lotniskiem La Romana. Więcej połączeń to też więcej podróżnych. W tym roku lotnisko planuje obsłużyć ponad 6 milionów pasażerów. W 2030 roku liczba ta ma zwiększyć się do 10 milionów pasażerów. Obsługa takiej liczby wiąże się z koniecznością inwestowania. Budujemy multimodalny węzeł do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową i budujemy bazę serwisową na potrzeby własne. To są 4 duże inwestycje o nakładach ponad 150 milionów, ale już w przeciągu 2 tygodni ogłosimy przetarg na budowę nowego terminala z nową infrastrukturą towarzyszącą, z nowym układem drogowym, gdzie pojawi się strefa Kiss and Fly, pojawi się tunel łączący dworzec kolejowy z tym nowym terminalem, pojawi się multimodalny węzeł do taki przesiadkowy. Zimowa siatka połączeń będzie obowiązywać od niedzieli 27 października.